Cześć wszystkim, z tej strony Astrid i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, drugim już z We The Revolution. Tak więc tak, jesteśmy sobie na rozprawie, tylko że tak, muszę to sobie pominąć, bo generalnie właśnie dopiero co włączyłam grę. I teraz tak, mamy tutaj te zeznania, dlatego też ja spróbuję to bez czytania w sumie zrobić. Odblokuj pytania, widzę, że nie ma żadnych pułapek, to spoko. Akurat mapa Paryża to jest dowód, więc to sobie możemy odkryć na pewno. Oskarżenie. Wykonanie zamku mistrz ślusarski to chyba będzie charakter sprawcy, tak mi się wydaje. Znaczniki na mapie. Czy to będzie... seria włamań. To będzie chyba przebieg wydarzeń, wydaje mi się. Akurat seria... Mistrz ślusarski to jest akurat charakter sprawcy, tak mi się wydaje, albo przebieg zdarzeń, jedno z dwóch, nie jestem do końca pewna. Wykonanie zamków... Przebieg zdarzeń? Tak, przebieg zdarzeń, ok. Mistrz ślusarski to jeszcze są wszystkie 4 odblokowane, to jeszcze nie wiadomo, pojmaju. Dobra, co może być okolicznościami łagodzącymi? Może pijatki wieczór w sumie, tylko czekajcie, może sobie sprawdzę. Orlański włamywacz. Zabytkową mapę Paryża z zaznaczonymi domami. Mężczyźni pijatyka. To chyba jest okoliczność łagodząca, wydaje mi się. Ale nie jestem pewna. Nie, to jest źle, bez znaczenia dla sprawy, ok. Czyli to nie jest okoliczność łagodząca, pojmaju. To nie wiem, przebieg zdarzeń? Tak, przebieg zdarzeń to jest. To znaczniki na mapie, dowód, oskarżenie, słynny włamywacz, a to mistrz ślusarski. To chyba są okoliczności łagodzące, wydaje mi się. Dobra, więc tak, mamy to, słynny włamywacz i znaczniki na mapie. Okej, dowód? Tak. I to dowód albo przebieg zdarzeń. Chyba przebieg zdarzeń. Tak, wszystkie pytania odblokowane, no i cudnie. W takim razie. I my chcemy akurat w stronę więzienia, jeśli ja dobrze pamiętam. Czekajcie, muszę sobie sprawdzić nie protokół, tylko o... Nie, potrzebujemy więzienia. No dobra. W takim razie. Widzę, że w ogóle więcej jest chyba na więzienia. Aha, to jest... Takie na zasadzie, że nie wiadomo jak to wpłynie, tak? Dobra. Czy to oskarżony przekazał Hectorowi Wianowi mapę? Z zaznaczonymi adresami podkrzywdzonych? Niczego nie przekazywałem temu całemu Achillesowi, Hektorowi czy innemu Grekowi. Proszę wezwać świadka obywatela Jeana Rude. Jean Rude. Jean Rude, we własnej osobie. Proszę nie mówić niepytany. Naturalnie, oczywiście. Co zginęło podczas łamań? U mnie głównie kosztowności, mój dom był pierwszy. Uro, on tego nie powie, a ja nie chcę iść do więzienia. Zginęła jego korespondencja z królem Ludwikiem, którą prowadzili przez lata. A to gagatek royalista. U Salana złodziej nic nie ukradł. Ferdynand zastrzelił szelmę w trakcie, tak mówił. Co się stało z łupem? Nikt nie wie. Salon przekazał, że ten cały Hektor nie miał przy sobie nic. Ferdynand podejrzewa, że gdzieś ukrył cały łup. Ukrył łup przed ostatnim domem? Dziwne. Ciekawe. Wygląda obywatel na zdenerwowanego. Czego się boicie? Sędziego, tego tłumu za mną, no i wiadomo. Co wiadomo? Nie chcę iść do więzienia. Salon powiedział, że jak będę opowiadał głupoty przed sądem, to mnie skażą na kilka lat. Prawda to? Ferdynand Salan mówił obywatelowi, jak ten ma zeznawać? Nie, no może trochę sugerował, żeby się nie wkopać jakimś bełkotem. Nerwowy jestem i czasem plotę od rzeczy. Okej, jak to zadziałało? Przygłupnie świadek, tacy są nasi burżuje. Nie wiem, jak to zadziałało na wyrok. Krąży o oskarżonym plotkę, jakoby był jednym z najlepszych ślusarzy w Paryżu. Przez skromność nie zaprzeczał. Chyba nie do końca, skoro pierwszy lepszy złodziej z Orleanu jest w stanie otworzyć zamki oskarżonego. Bo to pewnie był jeden z najlepszych włamywaczy w Orleanie. Niech pan sędzia będzie poważny. Każdy zamek można otworzyć przy odpowiednich zdolnościach, nawet mój. Dobra, dalej. Czy oskarżony przekazał Hektorowi Wianowi, jak należy otworzyć zamki w kufrach pokrzywdzonych? Rozumiem, do czego zmierzacie. Gdyby jednak on sprzedał sekret moich zamków, mógłbym się pożegnać z interesem. Po bandyckim świadku takie tajemnice rozchodzą się szybko. No dobra, wobec tego. Oskarżony wykonał na zlecenie pokrzywdzonych zamki do kufrów na kosztowności. Kto je zamontował? Oczywiście, że ja. Muszę wszystko zgodnie z umową. Musiałem przygotować i osadzić zamek. Zleceniodawca miał tylko przyjść i popatrzeć, czy skończone. No i potem zapłacić, rzecz jasna. Montaż odbył się w warsztacie oskarżonego? Nie, na miejscu, zleceniodawcy. Żadnemu z obiboków nie chciało się ruszyć tyłka i dostarczyć kufra do mnie, więc trzeba było nadwyrężać stare kulasy. Zatem oskarżony znał adresy prywatnych domów pokrzywdzonych. A co, mieli mnie przewieźć na wozie z zawiązanymi oczami? No dobra. Oskarżony znał się z Hectorem Wianem? Pierwsze słyszę to nazwisko. To zabawne, bo widziano oskarżonego, jak wspólnie osuszaliście gąsior wina w gospodzie u rudej Margo. I co, przestępstwo to jakieś jest? Nie, pytanie tylko, czemu się teraz wypieracie? Może wasza libacja była kamuflażem dla rozmów o napadzie? Nikt, z kim piłem, nie przedstawił mi się jako Hektor. Żadnej złodziejskiej rejzy nie planowałem, ani z Hektorem, ani Wiktorem, ani Hugonem. Ślusarzem jestem i nieźle z tego żyję. Złodziejstwo zostawiam nieudacznikom bez fachu w ręku. Mamy to! Dobrze. Czyli to oskarżony naniósł na mapę adresy pokrzywdzonych Rudaro i Salana? Niczego nigdzie nie nanosiłem. Na mapie zaznaczone są domy zleceniodawców oskarżonego. Nie wiem, skąd się tam wzięły. Pytajcie tego, przy którym została znaleziona mapa. Może sąd sam je naniósł i nie pamięta. Nie uważacie, że dużo tutaj zbiegów okoliczności? Dostajecie mapę, kupicie ją, a ona odnajduje się u złodzieja, który okrada waszych klientów? Nie znam się na zbiegach okoliczności, tylko na zamkach. Dobra. Możemy spróbować jednego pytania w sumie, bo myślę, że mi aż tak bardzo nie zwali tego. Opinia ławy, więzienie. Dobra, spróbujmy. Czy oskarżony poznaje tę mapę? Nie, jakoś sobie nie przypominam, żebyśmy mieli okazję się wcześniej spotkać. Ferdinand sam twierdzi, że wręczył taką oskarżonemu jako zaliczkę na poczet wykonania usługi. Co twierdzi? Ten nieużyty zasraniec handlarzyna o cieniu boleści wręczył mi taki świstek, twierdząc, że to zapłata za wykonanie 3 zamków i niby, że to kosztowniejsze niż moje 3000 franków? Oszuści siedzą na wolności, a sądzi się uczciwego robotnika. Spokój, czyli to jednak nie jest to jest mapa oskarżonego? To nie jest moja mapa. To gdzie jest ta, którą oskarżony otrzymał od Salana? Zginęła mi, ale to był śmierć splunięcia niewarty, więc nie płaczę. Skoro ją macie, to może wyście mi ją ukradli. Dopiszcie lepiej, że Oliver Müller żąda od dziadów Ruda, Ro i Salana wynagrodzenia. Dobra, trochę zaszło. Ja chcę ryzykować, że mi zejdzie opinia ławy. W sumie nie. Dobra, jestem gotowa do wydania wyroku w takim razie. Damy więzienie i w takim razie podpis sobie przyspieszymy. Skazuje obywatela Olivera Mouret na więzienie. Wyprowadzi skazanego. Skandal! Jak tak można niewinnego człowieka? Poszlaki są, dowody nie najgorsze. Wygodny wyrok, jak dla sędziego. Ale naprawdę jesteś tak do końca przekonany o jego winie? Nie. Ale potrzebuję tutaj balansować opinią ludu. Tak więc no, lud minus 8, rewolucjoniści plus 6. Ok, w takim razie dalej. Proszę ja was, idziemy. I zobaczymy, co się wydarzy tym razem po sądzie, że tak to ujmę. King Louis XVI. There were people who truly loved him. He reminded the French they had noble ancestors. Ale? Do not be manipulated by people who are not bearing the burden of responsibility. This saddened me. Someone had advised him to say that. Someone who was well aware of the cold, inevitable wind of change. I did not pity the king, but those who will come after him, as they will not have great ancestors. Nasz człowiek, ramię w ramię, rząd za rzędem, Francuzi kroczyli ulicami Paryża ku pamięci Jacques'a Guillaume'a Simoneau, mera Étampes. Nie wiem, zamordowany przez tłum rozścieczonych ludzi, ukarany za prawo, którego nie ustanowił, ale musiał przestrzegać. Zabija go wolność słowa, rozumiana jako prawo do rzucania kamieniami z niezadowolenia, jako możliwość mordowania ludzi, których uznajesz za winnych za twój los. Z pewnością lud Paryża wolałby, żebyśmy wiedzieli, że nic takiego się przecież nie stało. Dobra, poparcie rewolucjonistów i poparcie ludu mi zmalało jeszcze bardziej. O Jezu. Masakra. Twój syn nieźle sobie radzi z altówką. Chłopak ma talent i zapał. Wolałbym, żeby i jedno, i drugie przejawiał w kontaktach z kodeksami, które mu podtykam pod nos. Może jego przeznaczeniem jest zostać artystą, a nie prawnikiem? Mama lubi, jak gram, a nie ma nic nudniejszego od prawa. Sam widzisz, woli budować karierę wokół nastroju gawiedzi. Francję można ratować na różne sposoby, a wierz mi, teraz kraj jak nigdy potrzebuje czegoś, co go uszlachetni. Władzę mają dzisiaj ludzie ulicy, którzy nie umieją czytać. Niech dzięki muzyce ratuje duszę prostaczków od wiecznego potępienia. Lepsze to niż paragrafy. Widzisz, rozpieszczasz mi dziecko. Nie mam swoich, więc rozpuszczam cudze. Skoro już o tym mowa. Nie, wcale nie o tym. Okej. Okej, i mamy, widzę tutaj akcje kolejne. Zablokowana akcja. Po różnych ważnych wydarzeniach może się zdarzyć, że akcja zostanie ci narzucona. W tym dniu jesteś ofiarą konsekwencji własnych decyzji. Okej, dobra, co mi to da? Widzę, że mi to poprawi relacje z dziadziem. No spoko. Poszedłeś na pochód ku czci zabitego urzędnika. No i fajnie. Mojemu dziadziowi się to podoba. Dobra. Czy sen sprawi, że będziemy mieli wpływ na rewolucjonistów? Chyba niespecjalnie, szkoda. Ale prawie. Dobra, wobec tego. Aha. That is our new symbol of freedom. You can still smell the fresh wood. Gilotyna, do you feel free looking at it? Individuals like us do not need symbols, but France does. Did you hear the news of the day? People are running around like headless chickens and yelling about Louis and his entourage escaping Paris. So, we will not be enjoying the aroma of fresh wood for long. Monuments like that are not installed solely for the purpose of punishing thieves or lesser aristocrats. Do you think it wants to taste royal blood? Louis' flight was a stupid move, yet it seems it was planned. One of us will sacrifice him. That is, if they catch him. Is that why Louis visited us at the court? To manipulate us? Maybe deep in his heart he felt what the builders of the guillotine did. That someone has to be exposed as a traitor, even if there is none. Ciekawe. Przynajmniej wiecie co? Jest to historycznie prawidłowe, iż... dobra, za chwilę cię przeczytam, kolego. Jest to historycznie prawdziwe, iż... faktycznie król Ludwik XVI został ścięty, więc zobaczymy jeszcze. Dzień dobry, obywatelu Fidel. Nazywam się Antoine Quentin Fouquier-Tinville. Jestem oskarżycielem publicznym, który będzie od dzisiaj towarzyszył wszystkim rozprawom Trybunału. Chciałbym z góry zaznaczyć, że jestem bezkompromisowy, liczę jednak, że szybko znajdziemy wspólny język. Przynoszę też inną dobrą wiadomość. Zakończono właśnie budowę gilotyny. Można jej używać od dzisiaj. Tak, widzieliśmy. No i fajnie. Król zbiegł, zdrajca. Ludzie posiadający informacje na temat miejsca jego pobytu mają natychmiast wyjawić je odpowiednim władzom. Robespierre. Okej. I co dalej? Aha, mamy dalej. Dobre relacje z młodszym synem, z żoną. Reputacja +1, punkty wpływu. Jak to się ma? Por papa. Bernard. Dobra. Zamkniemy to i już to zniknie. Oj, z ludem mamy nisko. Reputacja 4. Lud, widzę, chce kary śmierci, tak? Z tego co widzę, jak to będzie wyglądało? Kara śmierci. A więzienie? Aha, więzienie to też jest... Więzienie widzę, że to jest takie środkowe, tak? No spoko. Dobra, to zostawmy to jeszcze. Czy mamy... Tak, mamy raport! Czy oskarżony przyznał się do winy? Potwierdzona afiliacja polityczna oskarżonego. Aha, w ten sposób, no dobra. W takim razie, kolego, proszę się przedstawić. Sam od niego marchew brałem. Proszę się przedstawić. Luc Blanchot. Zawód? Aktualnie? Marchant. Przejściowo więzień. Jest pan skarżony o spekulowanie cenami, łamanie ustanowionych cen maksymalnych i handel nie nadający się do spożycia żywnością. Tylko tyle? Wnoszę o zmianę oskarżenia na świadome trucie Paryżan. Trucie? Od starych jarzyn się nie umiera. Więc do reszty zarzutów się pan przyznaje? Jestem uczciwym przedsiębiorcą, nie zniszczycie mojego interesu takimi oskarżeniami. Aha. Co my tu mamy? No parę pytań jest, to prawda. Okej, panie, protokół. Czy przyznał się do winy? O Jezus Maria. Czekajcie. Wydaje mi się, że tak, ale pojęcia nie mam. Zwolennik żyrondystów. Brak informacji o sympatiach po... Dobra, to później, może. Akta sprawy wobec tego. Przeczytajmy sobie. Co my tu mamy? Oszustwo, spekulacja cenowa, przekupstwo. Na łowie oskarżonych zasiada Luc Blanchot. Zamieszkały w sekcji Gravillière? La Villière, może być, przy Rue Mesle. Obywatel Blanchot jest właścicielem kilku sklepów z żywnością. Otrzymaliśmy liczne skargi na jego nieuczciwe praktyki handlowe, sprzedaż zgniłych owoców i spekulowanie cenami, w tym naruszenie ustanowionych cen maksymalnych. Pan Blanchot kategorycznie zaprzeczył oskarżeniom, acz przeprowadzona przeze mnie wizja lokalna potwierdza przynajmniej część z zarzucanych mu czynów. Zawyżone ceny tłumaczył pomyłkami pracowników, a nie świeże towary miały być wyrzucane akurat tego dnia, którego pojawiła się kontrola. Odnotować należy jednak, że na oczach kontrolerów Blanchot zrugał odpowiedzialnych za stragan pracowników i natychmiast przystąpił do usuwania nieprawidłowości. Luc Blanchot, młody marczant, zagorzały zwolennik Jakobinów. O, Jakobini, dobra. Łączą go konekcje z Maratem i Robespierrem. Tak przynajmniej twierdzi. Do tej pory udawało mu się unikać odpowiedzialności za swoje krętactwa, więc możliwe, że to nie czcze przechwałki. Świadek pierwszy. Dał mi zgniłe jabłka, przykrył z góry świeżymi, żebym nie poznała. Świadek drugi. Mój mąż to żygał 2 dni, jak zjadł seler od tego hochsztaplera. Dobra, więc tak. W raporcie zaznaczymy, że jest zwolennikiem Jakobinów. Podejście do wystawionych mandatów i łamane zarządzenia o cenach maksymalnych. No dobra. To sprawdźmy, co ja tu mogę mu dać. I widzę, że jest jedna pułapka. 2, 4, 6, ok. Koneksje, pomyłki, ceny maksymalne, zgniłe jabłka. Zobaczmy. Wydaje mi się, że zgniłych jabłek tu nie ma, chociaż nie jestem pewna. Tak mi się wydaje. Czekajcie. No, nie ma zgniłych jabłek, ok. Czyli, że zgniłe jabłka to są pułapki. Okej, spoko. Pomyłki pracowników, tak? A kontrrewolucja? To chyba koneksje, prawda? Nie, bez znaczenia. Okej, to nieważne. Tu chyba nic nie ma właśnie z kontrrewolucją w sumie. Dobra, skargi klientów, zatrucie klienta. To jest oskarżenie. Na pewno. Skargi klientów. Dowód? Nie. Ceny maksymalne, oskarżenie. Jak to? Pytań do odkrycia jeszcze 5. O Jezu, dowód? Dowód. Przy okazji charakter. Nie, wyczerpałam! Pomoc mentora kosztuje 2 punkty wpływu, a ja mam tyle? O Jezu, zniknęły mi punkty wpływu. Auć. Ceny maksymalne. A to jest kontrrewolucja, prawda? Prawda. O, no właśnie, pomyłki pracowników. Okoliczności łagodzące? Zgniłe jabłka to nic, skargi klientów to jest oskarżenie albo charakter. Koneksje. Charakter? I jeszcze czekaj chwilę. Jeszcze, no kurna raz. Jeszcze tutaj mamy skargi i oskarżenie. Dobra. Jezu Chrysta, mi poszło normalnie cudnie. Nie ma co. Dobra, wobec tego. Co ja potrzebowałam odnośnie zarzutu dotyczącego łamania? To chyba to potrzebuję, prawda? Podejście do wystawianych mandatów i łamanie, dobra. Odnośnie zarzutu dotyczącego tam. Zanim sędzia zapyta, chciałbym oświadczyć. Na moich straganach nigdy świadomie nie łamano przepisów o maksymalnych cenach. Takie oskarżenia uważam za nikczemne i podłe. Sprzeciw, korekty pojawiły się tylko dlatego, że przyszła państwowa kontrola. Na takich jak on to tylko bat i więzienie. I wlepiła pokaźny mandat, który zapłaciłem niezwłocznie. Karę już poniosłem i przyjąłem honorowo. I co nam po mandacie, jak zaraz znowu zgniłe pomidory wyłoży? Dobra, czekajcie, raport potrzebuję. Płacimy natychmiastowo. Dobra, i jeszcze co ja potrzebuję? Łamanie zarządzenia o cenach maksymalnych. Zobaczmy. Nieświeżych produktów. Z analizy ksiąg rachunkowych wynika, że łamie pan systematycznie nakaz utrzymania ustawionych cen maksymalnych. Temu też zaprzeczy? Rachunki zapisują zwykli omylnie ludzie. Przeanalizuję je ponownie i złożę korektę. Nie jest pan w urzędzie administracyjnym, panie Blanchot. Te księgi to dowód, a sąd wiąże ich stan obecny. Zwykła omyłka pisarska, 1-0 czy przecinek w niewłaściwym miejscu. Wszystko da się wyjaśnić, w końcu wszyscy tu jesteśmy przyjaciółmi Francji, czyż nie? Tak przynajmniej zapewniał mnie obywatel Robespierre. O, koneksja. Czy obywatel Robespierre powiedział wam osobiście, że możecie oszukiwać w księgach? Ależ nie. Dlaczego więc w ogóle o nim wspominacie? Ja... Robespierre to nie loka jakiegoś handlarza zieleniną. Spokój albo przerwę posiedzenie. Sędziego też mają w kieszeniach? W kieszeni. Dobra, są, widzę, za więzieniem, bardzo dobrze. I teraz tak, omyłka pisarska. I dobra, podpis sędziego wobec tego. Okej. I zobaczymy. Chyba jak ten raport jest poprawny, to podpisuje się oskarżyciel, tak mi się wydaje. Tak więc no, typie. To przeczytajmy więcej. Czy przystaje się obywatel do sprzedaży nieświeżych produktów? To już ustaliła kontrola. Po co znowu wałkować ten temat? Odpowiadać na pytania. Tak i nie. Tak, bo zdarzyły się na moich straganach podobne przypadki, ale nie z mojej winy. Z czyjej więc? Nie mogę wziąć odpowiedzialności za naturę, która nie każde jabłko czyni równym drugiemu. Jabłka to nie obywatele Francji. Ale to wy jako właściciel jesteście odpowiedzialni za sprzedawane produkty. A nikt nikogo nie zmuszał, żeby u mnie kupować. I ludzie brali zepsuty towar? Wystarczy opuścić kilka soł i wezmą nawet czarne marchewki. Tacy są ludzie, a potem się dziwią, że niesmaczne. Za obrazę ludu powinien trafić do ciemnicy. Wygląda na to, że pana pracownicy należą do najbardziej omylnych w mieście. Robiłbym wszystko sam, gdybym mógł, ale to niemożliwe. W tym Paryżu obywatel nie znalazł nikogo lepszego? To dość pesymistyczne. No cóż, ludzie są głupi, o czym świadczy choćby akt oskarżenia przeciwko mnie. Czy oskarżony próbował uszkolić swoich podwładnych? Ja prowadzę handel warzywami, a nie szkołę przykościelną na ubogich umysłem. On nam ubliża, gnida. Dobra, ale nadal jest na więzieniu, no to spoko. Wie obywatel, że klienci zatruli się nieświeżymi artykułami? Jeśli ktoś udowodni, że stało się to na skutek spożycia akurat moich towarów, chętnie zwrócę koszty leczenia lub pogrzebu. Czekam na dowody. Sam to zjedz, będziesz miał dowód. Przypominam, że uzasadnieniami będą zeznania świadków. Głównym handlował niejedzeniem. Zeznania ludzi, którzy chcą dokopać bogatszemu. Też mi dowód. Jak to możliwe, że skargi na oskarżonego spływają od dawna, a dopiero teraz staje pan przed sądem? Może dlatego, że większość skarg to bezsensowna paplanina zazdrosnych nieudaczników? Myśli obywatel, że Marat i Robespierre go ochronią? W pierwszej kolejności liczę, że ochroni mnie prawo, które stoi po mojej stronie. Co ma oskarżony na myśli? Podobno prawo zawsze stoi po stronie niewinnych i szykanowanych. Stoi po stronie cierpiących i krzywdzonych przez... Proszę skończyć z tą przemową, nie jest obywatel na obradach konwentu. Czy ktoś coś z tego zrozumiał? Przepraszam, moja dusza krzyczy o sprawiedliwość, bo przytoczeni mężowie stanu, jakimi są Marat i Robespierre, nie musieli... nie musieli tego robić w moim imieniu. Ale nadal jest na więzienie, co mnie bardzo cieszy. Tak więc formularz wyroku, więzienie. Dziękuję serdecznie, do widzenia. Skazuje obywatela Luca Blanchot na więzienie. Wyprowadzi skazanego. Zobaczymy, jak długo zachowa świeżość za kratkami. Mam wpływowych przyjaciół. Nie spędzę 2 dni za kratami, ale ty być może. Cholera. Błędny wybór. Nie przyznał się... przepraszam bardzo... O Jezu. Dobra, nieważne. W każdym razie wynik raportu widzę, że jest więcej. Prokurator już podpisał twój raport. Tak, podpisał, bo jest większość dobrze. No i dobrze. W takim razie mogę iść w takim razie dalej ponownie. Tak więc przejdź dalej po prostu. Chyba oskarżyciel wydaje mi się, że coś będzie od nas chciał, ale nie jestem pewna. Nie będzie chciał, okej. Urzędnik. Konwent Narodowy stwierdził konieczność przygotowania oficjalnej pieczęci Trybunału Rewolucyjnego. Polecono mi skierować się do obywatela, ponieważ przewodniczący Devoy jest niedysponowany. Ile wypił? Przykro mi, ale nie był w stanie określić. Możemy? Okej, wobec tego tu ustalamy w tym momencie naszą pieczęć, tak? Zobaczmy. Co mi się spodoba? A takie kropeczki niech zostaną. Ozdoba na górze. Okej. Aha, widzę, że to się zapętla. Już to sobie to zostawimy. Chyba. Tak? Nie, nie zapętla się jednak. Mi się podobało, szczerze przyznam, to. Emblemat. O, kurczak. Aha, tutaj takie coś. O, topór, to by pasowało. Soda. Dobra. To mi się podoba nawet. Czekajcie, bo ja tutaj normalnie patrzę, co ja wybieram. Nie, weźmiemy sobie, wiecie co? Coś, co mi się chyba od początku rzuciło w oczy, tylko gdzie to teraz było? O, to właśnie, to ja chcę. Ozdoba na dole. To mogę zrobić, żeby było symetrycznie, tak? O, teraz będzie symetrycznie, ale nie chcę, żeby było symetrycznie akurat. Chciałabym coś innego, tylko właśnie... O, to, gałązkę bym chciała. I w sumie, wiecie co? Może bazę inną zrobimy sobie. Taką, o. I podpisz. No i fajnie. Mam pieczęć. Dziękuję za poświęcony czas, pomimo późnej pory. Pieczęć powinna być gotowa na jutro. Do widzenia. No i fajnie. Wobec tego pracuję nad jutrzejszą rozprawą, co za wszystkimi widzę pogorsze. Zwiększa liczbę odblokowanych efektów, pytań w sądzie. Zabawa z dzieciakami, widzę, że poprawi nam się z dzieciakami. Właśnie wieczór z dziadkiem to nie wspólne czytanie, wieczór z hazardem, tak? To z dziadkiem nam poprawi, ale ja nie chcę. Wspólne czytanie. To widzę, że tylko nasz synowi naszemu się nie spodoba. Wieczór z dzieciakami. Może z żoną? Dlaczego z żoną nam to nie poprawi relacji zbytnio? Dobra, niech będzie wspólne czytanie póki co. Oczywiście, że ten się nie zgadza, typ. Dobra, wobec tego. Dzień czwarty! Lecimy z kolejną rozprawą. Mathieu Borel, tak? Przykro to mówić, ale tracimy kontrolę nad ulicami. Ludzie czują się oszukani przez króla. Niektórzy myślą, że to szpieg, który ucieka przed obławą. Konwent rekomenduje zastosowanie specjalnych środków w walce z rozruchami. Potrzebujemy tylko opinii sędziów, że te działania są zgodne z prawem. Jednym słowem prosicie o błogosławieństwo dla strzelania do protestujących. Ludzie nie kontrolują swoich emocji i krzywdzą niewinnych współobywateli. Spójrzcie za okna, następnym razem mogą nie ograniczyć się do rzucania kamieniami. A faktycznie są rozbite okna. Z przykrością obserwujemy narastanie agresji na ulicach Paryża. Komendant Borel poinformował nas, że gwardii coraz trudniej jest zapanować nad sytuacją pokojowymi środkami. Dlatego zalecamy umożliwienie komendantowi wykorzystanie bardziej zdecydowanych metod, by chronić niewinnych i spokojnych obywateli. Chętnie jednak poznam opinię prawych sędziów Trybunału. Popieram użycie siły przez Gwardię Narodową wobec chuliganów demonstrujących stolicę, tak? To jest dobre pytanie. Czekajcie. No dobra. Gwardia ma za zadanie chronić niewinnych ludzi przed tymi, którzy nie kontrolują swojego zachowania. Popieram większą swobodę dla Gwardii Narodowej. Władza nie powinna używać siły wobec własnych obywateli. Jeśli musi to zrobić, to znaczy, że przegrała. Nie popieram rozporządzenia. Wezmę, odrzucę. Nie pokazałam wam animacji. Bez tego dokumentu będziemy mogli tylko czekać i patrzeć, jak Paryżanie rzucają się sobie do gardeł. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Zarządzenie może i było ze strony konwentu, ale z całą pewnością to pomysł Robespiera. A tak a propos, chciałam sobie hierarchię sprawdzić. Motłoch znowu chciał urządzać samosądy i wieszać podejrzanych na latarniach. Ostatnio na stryczek omalnie załapał się Pouchard. Pouchard? Claude Pouchard? Właśnie, ukochany preceptor twojego Fryderyka. Musiałeś go zwolnić po tej aferze z przysięgą księży, czyż nie? Tak, od tamtej pory co jakiś czas słyszę od Fryderyka, że mu brakuje jego nauczyciela. Okej, jest moja małżonka, widzę. Co tu robicie? Lada moment zaczyna się rozprawa. Chodzi o pana Poszarda. Wieści, jak widzę, szybko się roznoszą. Pouchard jest oskarżony od kontrrewolucję. Znasz Claude'a na tyle dobrze, żeby wiedzieć, że to wymysły. To nie jest takie proste. Wyjdźcie stąd, zanim ktoś was usłyszy. Tato, proszę cię. Idźcie do domu. Choć raz pomyśl o rodzinie. Tato. Zobaczymy w takim razie. Nasza rodzina chce uniewinnienia, tak? Chciałam zobaczyć hierarchię, szczerze przyznam. Czy ktoś się nowy pojawił? Robespierre, tak? Nie, nikt się, widzę, nowy nie pojawił, tak? No dobra. W takim razie. Tutaj jest nasza pieczęć, oczywiście. Jest notatnik. Widzę, że mamy na obu -2, ale reputacja nam ciągle rośnie. No i fajnie. Mamy raport, czy oskarżony przyznał się do winy, czy jego czyn miał charakter kontrrewolucyjny, bla bla bla. Widzę, że w ogóle jak to wygląda z werdyktem? Kara śmierci, więzienie, uniewinnienie. Obu frakcjom się to nie spodoba, jak go uniewinnię. Ale mojej rodzinie się to spodoba. O Jezus, rewolucyjnie. Bardzo się to ludowi nie spodoba, co nie? Ta. Dobra, wobec tego. Proszę się przedstawić. Przecież Wysoki Sąd mnie zna. Proszę złożyć do protokołu swoje dane osobowe, w przeciwnym razie zostaną wyciągnięte konsekwencje. Claude Pouchard, Wysoki Sądzie. Zostajesz oskarżony o szpiegostwo na rzecz kontrrewolucjonistów i krytykowanie obowiązującego porządku. Czy przyznajesz się do winy? Jestem niewinna. Oskarżenie to wynik nadinterpretacji i złej woli. Sugerowanie władzom rewolucyjnym złej woli jest bardzo typowe dla kleru. Dobra, to w takim razie oskarżony się nie przyznał i ma charakter kontrrewolucyjny. Ach, ta sprawa wobec tego. Zobaczymy, co my tu mamy. Kontrrewolucja i zdrada kraju. Claude Pouchard, 26-letni wikary i guwerner, syn szewca, hołdujący oświeceniowym ideom. Po odmowie zaprzysiężenia konstytucji cywilnej kleru usunięto go z parafii z zakazem wykonywania praktyk religijnych oraz nakazem banicji. Mimo to pozostał w kraju i kontynuował zawód guwernera wykonywany jeszcze przed 1789 rokiem na terenie departamentu Paryża. Pouchard został ujęty na ulicy dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności. Oficer gwardii, obecny na jego procesie kilka miesięcy wcześniej, rozpoznał go i nie zawahał się zareagować. Po przeprowadzeniu dochodzenia Poszardowi postawiono zarzuty prowadzenia działalności wywiadowczej oraz szerzenia propagandy antyrewolucyjnej w celu przygotowania zagranicznej interwencji i obalenia rewolucji. W wynajmowanym od Marii Gimę pokoju odnaleziono korespondencję Poucharda z arcybiskupem Jeanem Arsènem de Breton, w której hierarchia kościoła prosi go o dostarczenie informacji o nastrojach społecznych i sytuacji ukrywających się zwolenników monarchii. Natrafiono również na kosztowności, złotych kielich oraz relikwiarz. Nadto dyrektor jednego z sierocińców, których Claude nauczał, zeznał, że w obecności uczniów guwerner miał kwestionować prawo ustanowione przez rewolucję jako stojące niżej niż prawo boskie. Dowody: list do Claude'a Poucharda. Drogi Claude, pamiętaj, aby wiary dochować i bieg godnie ukończyć. Napisz proszę, jak radzą sobie nasi bracia w wierze i cały Kościół w tych strasznych czasach. Niech Bóg macie w opiece. Arsène Jean. Zobaczmy. Nie mamy pułapek, ok. Guwerner, to mi się wydaje, że jest charakter sprawcy. Nakaz banicji. List od biskupa to będzie dowód, zdaje się. Szerzenie propagandy to jest oskarżenie. Plus kontrrewolucja. Wikary. To jest charakter sprawcy. Tutaj mamy nakaz banicji. Działalność wywiadowcza. To też jest chyba kontrrewolucja. Kosztowności kościelne to jest dowód. I przebieg wydarzeń, nakaz banicji. No i fajnie. Widzicie, czasem się lepiej udaje, a czasami gorzej. Dobra, wobec tego. Oskarżony sporo podróżuje po paryskim departamencie. W jakim celu? Uczy tam, gdzie są uczniowie. Dotarcie do nich wymaga trochę wysiłku, przyznaję. To na te podróże dostaliście od waszych zagranicznych mocodawców złoto? Pewnie jeździ po Francji, żeby szpiegować ludzi. Jedyne pieniądze, jakie widuję na oczy, pochodzą od opiekunów moich uczniów. To nie są zresztą duże kwoty. Skąd zatem pochodzą kosztowności odnalezione w pokoju oskarżonego? To naczynia liturgiczne, które uratowałem przed plądrującymi kościół w kompa. Prędzej zacznę głodować, niż je sprzedam. Złodziej i fanatyk. Zwolennik zabobonów. Czekajcie, raport. W jaki sposób deprawował lud Paryża i ile inkasował za szpiegostwo. Jezu. Czekajcie chwilkę. Za szpiegostwo, tak? A szpiegostwo to w ogóle działalności, tak? Zawód guwernera, dobra. Czyli jakie wynagrodzenie otrzymuje oskarżony jako guwerner. 2 franki tygodniowo, ale po prawdzie od większości klientów otrzymuje ekwiwalent w żywności, w maśle, chlebie, winie czasem. Nie martwi was, że biedni ludzie odbierają jedzenie od ust dzieci, żeby wam dać? Martwi, ale ja też chcę jeść. Ma złoto pod materacem, a obiada wieśniaków. Wyjaśnijcie w takim razie, skąd macie złoto? Czy aby nie od swoich mocodawców z zagranicy? Absolutnie, to własność parafii w Compak, nad którą chwilowo sprawuję pieczę. Nie uważam tego złota za swoją własność. Widzę, że są na opinię do więzienia, tak? 2 franki tygodniowo wobec tego. I tutaj jeszcze w jaki sposób deprawował lud Paryża, okej. Zobaczmy w takim razie pozostałe kwestie, czego dokładnie oskarżony naucza. Opiekunowie przytułków i sierocińców poprzestają na nauce czytania i pisania. Za więcej nie chcą płacić. Dlaczego zatem oskarżony tłumaczył dzieciom, że prawo boskie stoi ponad ustawodawstwem republiki? To szerzenie zabobonów wymierzone w osiągnięcia rewolucji. To jakieś nieporozumienie. Dzieci, które uczy, nie byłyby w stanie pojąć tak skomplikowanych materii. Tłumaczenie podejrzanego jedynie go pogrąża. Jeśli nie rozumieją, to po co w ogóle się z nimi o tym rozmawia? Kościół wciska nam do głów ciemnotę i jeszcze pieniądze bierze. Odpowiedziałam jedynie na pytanie dyrektora sierocińca w Gombiens, że nad nakazem banicji stoi prawo boskie, które zobowiązuje mnie do pozostania w kraju i pomagania potrzebującym. Okej. Dlaczego oskarżony zajął się edukacją zamiast opuścić terytorium Francji? Moim powołaniem jest pomagać bliźnim, a jeśli nie mogę udzielać im wsparcia duchowego, to chcę chociaż podzielić się z nimi wiedzą. Wasza wiedza to katolicka propaganda. Wolę określenie katolickie wartości. Okej. Raport. Dobra. Podczas kłótni, podczas zakazanych mszy, uczenia, czytania i pisania. I mamy to. Podpis sędziego serdecznie poproszę. Fidel. Ok. I w tym momencie mogę właśnie go na uniewinnienie. Trochę się boję, że to będzie miało wpływ negatywny na opinię ławy, szczerze przyznam, bo czasami i tak jest, więc myślę, że biorąc pod uwagę fakt, jak blisko jest, albo w sumie dobra, zaryzykujemy. Maria Gimę, proszę na świadka. Witam. Imię i nazwisko świadka. Maria Gimę, łaskawy sądzie. Dobra. Czekajcie chwilkę. Maria. Znaleziono korespondencję. Czy świadek wiedział, że Czy oskarżony prowadzić zażyłą korespondencję? Znaczy, że co? Dużo listów do niego przychodziło? Do gospody to żadnego adresowanego na niego ja nie pamiętam. Zatem może oskarżony wiódł bogate życie towarzyskie. Często był odwiedzany? Nie pamiętam, żeby ktokolwiek go odwiedzał. Zresztą całymi dniami go nie było, wracał tylko się przespać. Dokąd chodził? A ja się gościnie o takie rzeczy nie pytam. Ups. Jak wyglądała sprawa z opłacaniem czynszów? Różnie, parę razy musiałam zagrozić, że go wyrzucę, ale w końcu zawsze jakieś drobniaki wygrzebał. Czyli świadek nie zauważył, aby oskarżony wydawał znaczne sumy pieniędzy lub mógł nimi dysponować? No nie, skromnie raczej żył wręcz ubogo, co znaczy, że człowiek normalny na nauce się w życiu nie dorobi. Jak to wygląda? Dobra, mamy to. Okej, to mnie to cieszy, że przez przypadek tego nie skopałam. Dobra, wobec tego uniewinnienie poproszę. Podpiszemy się. Pieczęć dajemy. Bardzo proszę, animacja. No jest cudnie. Dobra. Wyrok w sprawie Claude'a Poucharda brzmi niewinny. Wyprowadzić podsądnego. Oszalałeś? Powinniście cię ściąć razem z nim. Jak można wypuścić agenta papieża? No cóż, że tak to ujmę. Dobra robota. 4 na 4. Rewolucjoniści, reputacja, lud -10. O Jezus. Jak to wygląda w tym momencie? No podle. Zaiście podle. W obu przypadkach mamy nisko. Dobra, dalej lecimy. Zobaczymy, może zginę. Może zginę w ciul. Byłoby wesoło, nie ma co. O! Aha, kto to jest? Zdrajca. A kto to? O! Wow. One fool spewed out one word too many. The other fired a musket. They fought for freedom. Each for their own. The man who was forbidden to shoot. Commander Buell paid the highest price for our decisions. The defender who kept watch over ordinary citizens but was denied the right to protect himself. Whether I like it or not, his death is also my fault. A no, prawda to. To jest prawda stuprocentowa, że to też jest moja wina. Mieliśmy całkiem niezły profit. Była szansa na rozwój. Dlaczego rodzina Renardów chciała przejąć twój sklep, dziadku? Dla przyjemności i kontroli, dla zysku i dla władzy. Zawsze chodzi tylko o to. W dzisiejszych czasach również. Dzisiaj chodzi o wolność, żeby ludzie gorzej urodzeni mogli dobrze, godnie żyć. Dorośli, chłopcze, ja zrozumiałem, jaka jest prawda, kiedy chcieli skazać mojego syna, a twojego wuja na śmierć. Wtedy zrozumiałem, że liczył się tylko władza, której nie miałem i układa, o które nigdy nie dbałem. Chciałeś być sprawiedliwy, kiedy wokół szerzyła się niesprawiedliwość. Nie powinieneś tego żałować. Nie wstydzę się, ale wolałbym, żeby twój brat żył, żebym nadal miał 2 synów. Masz brata, tatusiu? Gdzie on jest? Umarł dawno temu, nie było cię jeszcze na świecie. Dlaczego umarł? Za dużo mówisz przy jedzeniu. Twój wuj poszedł na wojnę, umarł w bitwie. Wasze pokolenie zrozumie, jak bardzo zniszczyliśmy wam świat. Kiedyś porządni ludzie tacy jak Pouchard nie musieliby się bać sądów czy trybunałów. A bierzesz pod uwagę, że Pouchard mógł być winny? Nie wierzę. Nie pan Pouchard. Nie był bardziej winny niż my wszyscy. Synom jej O'Connor Renardów. Wpływ działań w sądzie. Dobra, dziadek przystaje na to. Mój syn też na to przystaje. Widzę, że wszystkim się to podoba. O, proszę. Oprócz naszemu synowi. Wiadomo, pracuję nad jutrzejszą rozprawą. To nie premiera w teatrze. Paragrafy i kodeksy. Koncert na altówce. Wieczór z hazardem. Nie. Chciałabym, szczerze przyznam, koncert na altówce przeprowadzić. Zobaczymy. Tak, jemu się to trochę nie podoba, ale wpływ na lud został chyba zachowany. No. Wydaje mi się. Dzień piąty! Jej! Okej. Okay. Dobre relacje z żoną, reputacja, punkty wpływu. Jak to wygląda? Mamy minus 12 dla ludu. Jak to wygląda przy wyroku? Kara śmierci, więzienie, uniewinnienie. Więzienie będzie najlepszym wyborem. Bardzo neutralnym. No. W sensie bardzo neutralnym to jest może przesada, ale trochę neutralny jest. Dobra, moi mili, w tym momencie sobie zakończymy. Dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek ten z We The Revolution wam się podobał i że będziecie też oglądali odcinki dalsze. Zostawcie proszę ja was łapkę w górę albo subskrypcję, jeśli wam się podobał odcinek. Zostawcie również komentarz, żeby mnie wspomóc w walce z algorytmem YouTube'a. Jeśli nie macie pomysłu na treść, to proponuję wam wyroki. Będzie mi niezmiernie miło. Ponadto jeśli chcecie wesprzeć kanał, to link macie w opisie oraz na stronie głównej kanału. I tyle. Dzięki wielkie, do usłyszenia następnym razem. Cześć!